samolocie. Tyłem do kierunku lotu. Czyli samolot będzie leciał w tamtym kierunku. Do samolotu wsiadamy w odwrotnej kolejności. Ja, jako prawdziwy dżentelmen, wsiadam pierwszy, a ty za mną. Przy wejściu uważaj, nie uderz się głową w rurkę, bo tam taka rurka jest tam drzwiana. I pasażerowie strasznie lubią witać się z tą rurką czołem. Zaraz później gwiazdki już mnie nie ma. Tak jest, potem jest spokój. Jak już będziemy siedzieć w samolocie, przypnę ciebie do siebie przy pomocy tych bocznych zapięć. Przypnę je do siebie. Tyk. Siebie przypnę do pokładu samolotu. To jest normalna procedura na wypadek, jakby był jakiś wypadek lotniczy, to żeby nas łatwiej było znaleźć. To tak w każdym samolocie. Wystartujemy. Wzniesiemy się na pułap 1500-2000 metrów. Wtedy zacznę tą uprząż, którą masz na sobie, poprawiać. A następnie poproszę, żebyś mi usiadła na kolanach. I będę dociągał te taśmy boczne bardzo mocno, tak? Aby przyciągnąć ciebie do siebie. Będę nawet cię prosił o pomoc. Dam ci taśmę pod pachą, powiem Dorota, chwyć oburącz, ciągnij do przodu. Do przodu, tak? Możesz puścić. Najpierw zrobimy to z jedną taśmą, potem zrobimy to z drugą taśmą. Na razie przypniemy, żeby nam się nie obijało o kolana. Do przodu. Ja będę inicjował ten ruch, będziesz czuła, że inicjuje się ruch. Wtedy pomagasz mi, się przesuwamy do końca. To mogę, nazwijmy rzecz po imieniu. Będę cię posuwał do wyjścia. Dobra? No. Tak to się faktycznie odbywa. Natomiast takie sytuacje, kiedy nie szarpiemy się i każdy nie próbuje tego zrobić po swojemu, bo głupio to wygląda. Długimi ruchami do końca ławeczki. Łatka nam się kończy, siadamy na podłodze, odwracamy się w prawo, odwróć się w prawo, przerzuć nóżki. I w tym momencie siedzimy na progu drzwi. Nogi tutaj nam radośnie za pokładem samolotu. O właśnie. Ty musisz teraz przyjąć odpowiednią cegę. Taki wyglądał na następujący samolot, tak? Tutaj włóżło palce, tak, kciuki, zaciśnij pięści, łokcie blisko ciała, głowę kładziesz mi na ramieniu, ładnie się uśmiechasz do fikserka, biodra lekko wypychasz do przodu, kolana razem, i stopy pod kadłub samolotu. Dobrze, tak, poczujesz takie bujanie, ready, set i go! I wypadniemy samo. I to jest ten błąd, który często popełniacie. Głowa ma być mocno odchylona do tyłu, a nie patrzeć w dół. Cały czas. Tak, przodem w stronę siostry. Ręce na taśmy, Dorota, ręce na taśmy. Główka do góry. Nogi zgięte w kolana. Maksymalnie 90. Stopy razem. I teraz unieś kolana do góry. O, właśnie, super. Gimnastykowane jesteś, nieźle. To jest pozycja, jaką masz przyjąć na komendę go. Po chwili poczujesz klepanie w ramionka. To jest sygnał, że możesz puścić rączki. Ręce trzymaj w pobliżu tutaj głowy i baw się z Markiem. Pokazuj paznokcie, że masz ładnie pomalowane. Wysyłaj całuski do mamusi, tatusia, bujka. Pozdrów najlepszą przyjaciółkę. Cokolwiek chcesz. Ale cały czas, Dorota, głowa w górze i nogi w górze. Dobrze? Pamiętaj.
lżej. Nie bój się, bo wielkie oczy ma ten strach. Tylko złudzenie jest. Uwierz w siebie, tak pokonasz lęk. Nie wylądowaliśmy. Żyję. A było zajebiście. Piąteczka. Piąteczka. Co tam zrobić? Jak było? Zajebiście, ale jeszcze się trzęsę. Co? Możesz chwilę posiedzieć jeszcze. Mogę poleżeć? Możesz tak. O Jezu. I tam byliśmy. Byliśmy. Tam jeszcze latają, zobacz. No. Zajebiście. Ale zimno tam jest strasznie trochę. Około minus 15 stopni jest na 4000 metrów. A jak z pokazywaniem paznokci? Nic nie chciałaś pokazywać. Boże, bo tam było strasznie, w ogóle nie mogłam nic zrobić. Zero. Opór powietrza straszny. Ale żyję. O Jezu, jakie nogi ma. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.